Siema. Z tej strony piżama to jest kolejny balans manifesto, jedno z najciekawszych balans manifesto, jedno z najlepszych balans manifesto, jakie widziałem kiedykolwiek. Naprawili archne Mody. To znaczy, mamy tutaj tak naprawdę dwa bardzo ważne punkty. Po pierwsze, mody na mobkach będą wyświetlały się, czyli na przykład zamiast mowy mieć notkę Dead A, która znaczy jakiś tam pakiet modów, będzie miał teraz wypisane mody, które rzeczywiście posiada. Czyli na przykład będzie szybszy, będzie z skursa, będzie miał dodatkowe kryty, cokolwiek. W tym momencie nie będziemy już musieli pamiętać nazw, co one robią danym mopkom. I druga, dużo ważniejsza rzecz, według mnie, którą zmieniają, chociaż ta pierwsza jest również bardzo ważna, to to, że mopki z odpowiednimi modami nie będą dropiły odpowiednich itemów. Co to tak naprawdę znaczy? To znaczy tylko tyle, że nie będzie już goblin mety. W tym momencie będzie meta po prostu zabijanie rarów z dużą ilością modów, czyli naprawdę to, co chcemy zawsze robić. Nie będzie już wołania koła na TFT, nie będzie już mety na bieganie po mapie i po prostu szukanie tych mobków z dropem. Jedną tak naprawdę zmianą rozwiążą według mnie wiele problemów, na których ludzie byli raczej zdenerwowani. Zobaczymy oczywiście jak to wyjdzie, jak często będą dropiły jakieś fajniejsze rzeczy z mobków. Wiadomo, im więcej modu będzie miał dany mobek, tym większa będzie szansa, że dostaniemy jakąś ciekawą nagrodę. Ja się bardzo jaram, mi się to zajebiście bardzo podoba. Jestem ciekawy Waszej opinii i nie będziecie też czasy negatywni, bo widziałem tam naprawdę negatywne komentarze odnośnie ostatnich poczynań GG. Spokojnie, zobaczmy co zrobią, wtedy będziemy decydować, czy już powinniśmy. Na nich po prostu wieszać psy. To tyle. Szybkie info. Miłego dzionka mówił do Was Pidjam. Na razie.